Simon Sebag, Montefiore. Stalin, dwór Czerwonego Cara. Odcinek 46. Podczas obiadu z Berią i Chruszczowem w swoim mieszkaniu Stalin wysłał Finlandii radzieckie ultimatum. Mołotow i Sztanow, który odpowiadał za politykę bałtycką, marynarkę wojenną i obronę Leningradu, poparli go. Mikojan powiedział niemieckiemu dyplomacie, że ostrzegł Finów: musicie uważać, żeby za bardzo nie rozdrażniać Rosjan. Są niezwykle czuli na punkcie tej części świata. A ja mogę wam tylko powiedzieć, że my, ludzie z Kaukazu w Politbiurze, mamy wielkie trudności z trzymaniem Rosjan na wodzy. Po wystosowaniu ultimatum nadal pili na Kremlu. Zacznijmy dzisiaj, powiedział Stalin, wysyłając Kulika, by rozpoczął ostrzał artyleryjski. Sam udział Kulika w jakimkolwiek przedsięwzięciu militarnym zdawał się wróżyć katastrofę. 30 listopada 5 radzieckich armii przekroczyło granicę długości 1300 km. Frontalny atak na linię Mannerheima został odparty przez pomysłowych Finów, którzy, ubrani jak duchy w białe kombinezony, zadali Rosjanom straszliwe straty. W lasach piętrzyły się stosy radzieckich trupów. Finowie użyli 70 tysięcy butelek z benzyną przeciwko radzieckim czołgom. Były to pierwsze koktajle Mołotowa, jedyny element kultu jego osoby, którego próżny premier z pewnością nie docenił. Do połowy grudnia Armia Czerwona straciła około 25 tysięcy ludzi. Stalin zaplanował wojnę zimową po amatorsku, jak lokalne ćwiczenia, ignorując profesjonalny plan szefa sztabu generalnego Szaposznikowa. Kiedy zastępca dowódcy artylerii Nikołaj Woronow, w przyszłości słynny marszałek, zapytał Kulika, ile czasu przewidziano na tę operację, usłyszał w odpowiedzi: od 10 do 12 dni. Woronow uważał, że zajmie to 2-3 miesiące. Kulik wyśmiał jego obawy i rozkazał mu zakończyć działania w ciągu 12 dni. Stalin i Sztanow byli tak pewni zwycięstwa, że utworzyli marionetkowy rząd złożony z fińskich komunistów. Po 9 grudnia radziecka 9. Armia została zdziesiątkowana w rejonie zniszczonej wioski Suomussalmi. Wojskowi dyletanci Stalina zareagowali orgią egzekucji i represji. Uważam radykalną czystkę za niezbędną, ostrzegł Woroszyłow dowództwo 44. Dywizji. Potrzeba zreformowania Armii Czerwonej stała się oczywista dla wszystkich gabinetów Europy. Mimo to pierwszym posunięciem Stalina było wysłanie ponurego demona Mechlisa, znajdującego się obecnie u szczytu potęgi, na front. Mechlis pisał do żony: jestem tak pochłonięty pracą, że
Nie zauważam nawet, jak mijają dni. Śpię zaledwie po 2-3 godziny. Wczoraj było 35 stopni poniżej zera. Czuję się świetnie. Mam tylko jedno marzenie. Zniszczyć fińskich białogwardzistów. Dokonamy tego. Zwycięstwo jest bliskie. 26 grudnia Stalin mianował Timoszenkę dowódcą frontu północno-zachodniego i rozkazał mu przywrócić dyscyplinę wśród zdemoralizowanych żołnierzy, którzy na dodatek zaczęli przymierać głodem. Nawet Beria zajął bardziej ludzkie stanowisko, donosząc Woroszyłowowi o trudnościach z zaopatrzeniem. 139. Dywizja w ciężkiej sytuacji, brak paszy, brak paliwa, wojsko w rozsypce. Stalin czuł, że wojskowi ukrywają przed nim rozmiary katastrofy. Ufając jedynie Mechlisowi, napisał: Biali Finowie ogłosili swój raport operacyjny, który stwierdza zniszczenie 44. Dywizji. 1000 żołnierzy Armii Czerwonej w niewoli, 102 działa, 1170 koni i 43 czołgi. Powiedzcie mi, po pierwsze, czy to prawda? Po drugie, gdzie jest Rada Wojenna i szef sztabu 44. Dywizji? Jak tłumaczą swoje haniebne zachowanie? Dlaczego opuścili swoją dywizję? Po trzecie, dlaczego Rada Wojenna 9. Armii nie informuje nas? Czekamy na odpowiedź. Stalin. Mechlis zjawił się w Suomussalmi, gdzie panował całkowity chaos, który jeszcze się pogłębił. Potwierdził poniesione straty i rozstrzelał całe dowództwo. Sąd nad Winogradowem, Wałkowem i szefem zarządu politycznego odbył się na otwartym powietrzu i w obecności całej dywizji. Kara śmierci przez rozstrzelanie została wykonana publicznie. Demaskowanie zdrajców i tchórzy trwa. 10 grudnia sam Mechlis omal nie zginął, kiedy jego samochód wpadł w zasadzkę, o czym zameldował z dumą Stalinowi. W przeciwieństwie do wielu komisarzy Stalina, Mechlis wyróżniał się pod ogniem osobistą odwagą, jeśli nie samobójczą brawurą, po części dlatego, że jako Żyd chciał być czystszy niż kryształ. Rzeczywiście objął dowództwo nad uciekającymi żołnierzami i poprowadził ich na wroga. Mechlis i Kulik nie mogli jednak zapanować nad chaosem. W armii brakuje chleba, donosił Mechlis. Kulik przyznał: wszędzie bezwład i biurokracja. Stalin był przybity klęskami. Śnieg jest głęboki. Nasi żołnierze maszerują, pełni zapału. Nagle rozlegają się strzały z broni maszynowej i nasi ludzie padają na ziemię. Czasami wyglądał na beznadziejnie przygnębionego. Chruszczow widział go leżącego na kanapie, równie zobojętniałego jak w pierwszych dniach hitlerowskiej inwazji. Pod wpływem napięcia Stalin zachorował. Miał temperaturę 38 stopni i obolałe gardło. Jego stan poprawił się, gdy 1 lutego Timoszenko uderzył na fińskie pozycje, a 11 lutego
rozpoczął wielką ofensywę. Mężni Finowie ugięli się wreszcie w obliczu radzieckiej przewagi. Kiedy lekarze ponownie badali Stalina, pokazał im mapy. Dzisiaj zajmiemy Wyborg. Finowie poprosili o pokój. 12 marca Ždanov podpisał traktat, na mocy którego Finlandia oddała Hanko, Przesmyk Karelski i północno-wschodni brzeg jeziora Ładoga, 35 tysięcy kilometrów kwadratowych wokół Leningradu. Finlandia straciła około 48 tysięcy żołnierzy, Stalin ponad 125 tysięcy. Armia Czerwona nie nadawała się do niczego, powiedział później Stalin Churchillowi i Rooseveltowi. Zipiał gniewem i nie był w tym osamotniony. Chruszczow obwiniał później Woroszyłowa o zbrodnicze niedbalstwo, szydząc, że marszałek spędzał więcej czasu w pracowni Gierasimowa, nadwornego malarza, niż w Ludowym Komisariacie Obrony. W Kuncewie Stalin dał upust swojej złości. Zaczął beształ Woroszyłowa, który nie pozostał mu dłużny. Czerwony jak indyk krzyknął na Stalina. Powinieneś winić o to wszystko siebie. To ty zniszczyłeś starą gwardię naszej armii. Zabiłeś naszych najlepszych generałów. Stalin kazał mu milczeć, na co Woroszyłow chwycił półmisek z pieczonym prosięciem i roztrzaskał go o stół. Chruszczow przyznał. Był to jedyny wypadek w moim życiu, kiedy widziałem taki wybuch. Tylko Woroszyłowi mogło to ujść na sucho. 28 marca 1940 roku Woroszyłow, którego Stalin obarczył winą za klęski w Finlandii, pokajał się na plenarnym posiedzeniu Komitetu Generalnego. Muszę powiedzieć, że ani ja, Ludowy Komisarz Obrony, ani Sztab Generalny nie zdawaliśmy sobie początkowo sprawy ze wszystkich niedogodności i trudności związanych z tą wojną. Mechnis, który nienawidził Woroszyłowa i zazdrościł mu jego funkcji, oświadczył. Nie może po prostu ustąpić ze stanowiska. Musi zostać surowo ukarany. Stalin nie mógł sobie jednak pozwolić na to, by zniszczyć Woroszyłowa. Mechlis wygłosił histeryczne przemówienie, powiedział, powściągając swego demona. W połowie kwietnia zwołał natomiast wyjątkowo szczere, a chwilami komiczne posiedzenie Głównej Rady Wojennej. Jeden z dowódców przyznał, że armia była zaskoczona, kiedy natknęła się w Finlandii na lasy, na co Stalin zadrwił. Już czas, aby nasza armia wiedziała, że tam są lasy. W czasach Piotra były tam lasy. Elżbieta, Katarzyna, Aleksander znaleźli lasy. No proszę, to już 4 razy. W odpowiedzi rozległ się wybuch śmiechu. Stalin oburzył się jeszcze bardziej, kiedy Mechlis ujawnił, że Finowie często atakowali podczas popołudniowej drzemki w Armii Czerwonej. Popołudniowej
drzemki? Parsknął Stalin. Godzinnej drzemki, potwierdził Kulik. Ludzie ucinają sobie popołudniową drzemkę w domach wypoczynkowych, warknął Stalin, a następnie zaczął bronić samej kampanii. Czy mogliśmy uniknąć wojny? Moim zdaniem wojna była nieunikniona. Zwłoka kilku miesięcy oznaczałaby zwłokę 20 lat. Zdobył większe terytorium niż Piotr Wielki, ale przestrzegł przed kultywowaniem tradycji wojny domowej. Przywodzi to na myśl czerwonoskórych, którzy walczyli pałkami przeciwko karabinom i wszyscy zginęli. 6 maja Woroszyłow ustąpił ze stanowiska Ludowego Komisarza Obrony, a na jego miejsce przyszedł Timoszenko. Szaposznikow został zwolniony z funkcji szefa sztabu generalnego, chociaż Stalin przyznał, że od początku miał rację. Ale tylko my o tym wiemy. Stalin podniósł morale, przywracając stopnie generalskie i wprowadzając zasadę jednoosobowego dowództwa sprawowanego przez wojskowych, których pracę niezwykle komplikowali do tej pory wtrącający się do wszystkiego komisarze. Rozkazał zwolnić 11 178 represjonowanych oficerów, którzy oficjalnie wrócili z długiej i niebezpiecznej misji. Stalin zapytał jednego z nich, Konstantina Rokosowskiego. Torturowano was w więzieniu? Tak, towarzyszu Stalin. W tym kraju mamy zbyt wielu nadgorliwców, westchnął Stalin. Niektórzy jednak nie wrócili. Gdzie jest Sierdicz? Spytał Stalin budionego o wspólnego przyjaciela. Rozstrzelany, odparł marszałek. Szkoda. Chciałem go zrobić ambasadorem w Jugosławii. Stalin skrytykował swoich wojskowych czerwonoskórych, ale później wrócił do własnego plemienia prymitywnych Zuchów z ich obsesyjnym przywiązaniem do kawalerii i całkowitą nieznajomością nowoczesnej sztuki wojennej. Budionny i Kulik uważali, że czołgi nigdy nie zastąpią koni. Nie przekonacie mnie, oznajmił Budionny. Gdy tylko wybuchnie wojna, wszyscy będą krzyczeć: poślijcie po kawalerię. Stalin i Woroszyłow rozwiązali korpusy pancerne. Na szczęście Timoszenko zdołał przekonać wodza, aby odwołał ten niedorzeczny rozkaz. Mikojan nazwał dominację tych ignorantów triumfem pierwszej armii konnej, ponieważ wszyscy oni byli weteranami ulubionej jednostki Stalina z okresu wojny domowej. Pomimo rozbicia półmiska z pieczonym prosiakiem, Woroszyłow został zastępcą przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych do spraw kultury, co Mikojan uznał za żart, zważywszy na zamiłowanie marszałka do pozowania malarzom. Mechlis, który również został wiceprzewodniczącym Sownarkomu, widział się w roli wielkiego wodza.
męczył Timoszenka, aby poprosił Stalina o mianowanie go zastępcą ludowego komisarza obrony. Stalin szydził z naiwności Timoszenki. Chcemy mu pomóc, ale on nic nie rozumie. Chce, żebyśmy mu zostawili Mechliza, ale po 3 miesiącach Mechliz go wygryzie. Mechliz sam chce być ludowym komisarzem obrony. Mechliz cieszył się bezgranicznym zaufaniem Stalina. Kulik, nieudolny szef głównego zarządu artylerii, który zagrzewał swoich podwładnych do walki okrzykiem „więzienie albo medal”, był nadętym błaznem. Pogardzał artylerią przeciwpancerną. Co za bzdura, mało huku, żadnych dziur po pociskach, wyrażał się z lekceważeniem o bezcennych wyrzutniach rakietowych, Katiuszach. Bo diabła nam artyleria rakietowa, grunt to ciągnione przez konie działo. Opóźniał produkcję znakomitych czołgów T-34. Chruszczow, którego Stalin lubił za uległość, kwestionował kompetencje Kulika. Nie znasz Kulika, irytował się Stalin. Ja znam go od wojny domowej, kiedy dowodził artylerią w Carycynie. Zna się na artylerii. A ile dział tam mieliście? 2 albo 3. A teraz ma dowodzić artylerią w całym kraju? Stalin poradził Chruszczowowi, żeby pilnował własnego nosa. Przewyższający ich wszystkich Żdanow został ekspertem Stalina od artylerii i marynarki wojennej. Byli zdolni ludzie, napisał Mikojan, lecz Stalin do tego stopnia nikomu nie ufał, że zaufanie było ważniejsze niż cokolwiek innego. Stalin wahał się, lawirował, zmieniał własne decyzje. To zdumiewające, że w ogóle podejmowano jakieś trafne decyzje. W maju Stalin rozkazał porwać żonę Kulika, Kirę, w domu której gościł w listopadzie. Beria zlecił to zadanie teoretykowi Miergułowowi. 5 maja Kobułow, książę zabójca Cereteli i ulubiony oprawca Berii, Lew Włodzimirski, śledzili Kirę w drodze do dentysty, a następnie wciągnęli ją do samochodu i zawieźli na Łubiankę. Stalin i Beria najwyraźniej znajdowali perwersyjną przyjemność w tego rodzaju sadystycznych gierkach. Powód porwania nie jest znany, ponieważ nie wysunięto przeciwko niej żadnych zarzutów, ale Mechliz założył Kulikom teczkę, w której odnotowane zostało szlacheckie pochodzenie Kiry, jak również pijackie niedyskrecje Grigorija, niekompetencja, antysemityzm, eserowska przeszłość i powiązania z trockistami. Czy porwano ją dlatego, że wstawiła się u Stalina za aresztowanym bratem? Czy stała się następną ofiarą pruderii zadenuncjowaną przez ostatniego kochanka? Najbardziej obciążająca w oczach Stalina mogła być
niebezpieczna skłonność kulika do wydawania rozkazów w obecności swoich kolejnych żon. Dwa dni po porwaniu Kiry, 7 maja, Stalin awansował jej męża do stopnia marszałka wraz z Timoszenką i Krzapocznikowem, czego nie można nazwać inaczej niż sadystyczną ironią. Następnego dnia radość Kulika z marszałkowskiej rangi przyćmił nieco niepokój o żonę. Zatelefonował do Berii, który zaprosił go na Łubiankę. Kiedy Kulik pił herbatę w jego gabinecie, Beria zatelefonował do Stalina. Jest u mnie marszałek Kulik. Nie zna szczegółów. Wyszła i to wszystko. Oczywiście, towarzyszu Stalin, zarządzimy wszechzwiązkowe poszukiwania i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ją odnaleźć. Obaj wiedzieli, że Kira przebywa w celi pod gabinetem Berii. Miesiąc później hrabina Simonicz-Kulik została przeniesiona do specjalnego więzienia Berii na Suchanowce, gdzie Włochin zamordował ją z zimną krwią strzałem w tył głowy. Kopułow skarżył się później, że Włochin zabił ją przed jego przybyciem. Stalin znajdował zapewne pociechę lub przyjemność w awansowaniu przyjaciół takich jak Kulik, wiedząc o losie ich najbliższych. Publiczne poszukiwania Kiry Kulik trwały 12 lat, ale sam marszałek już dawno uświadomił sobie, że zgubiły ją wątpliwe koneksje. Niebawem ożenił się ponownie. Tymczasem Stalin i jego dworzanie debatowali o losie polskich oficerów aresztowanych lub wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku i przetrzymywanych w trzech obozach w obwodzie smoleńskim, ponieważ Stalin nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie, wywiązała się zdumiewająco szczera dyskusja. Kulik zaproponował uwolnienie wszystkich Polaków. Woroszyłow zgodził się z nim, lecz Mechlis upierał się, że są wśród nich wrogowie. Stalin wstrzymał zwolnienie, ale Kulik nalegał. Stalin znalazł kompromisowe rozwiązanie. Polacy zostali zwolnieni, z wyjątkiem 26 tysięcy oficerów, o których losie Politbiuro zdecydowało ostatecznie 5 marca 1940 roku. Syn Berii utrzymywał, iż jego ojciec sprzeciwiał się masakrze nie z powodów humanitarnych, lecz dlatego, że Polacy mogli być użyteczni później. Nie ma na to żadnych dowodów. Poza tym, że Beria często wybierał rozwiązania bardziej praktyczne niż ideologiczne. Jeśli tak było tym razem, to nie zdołał przekonać swoich towarzyszy. Posłusznie zameldował, że 14 700 oficerów i policjantów
oraz 11 tysięcy kontrrewolucyjnych obszarników to szpiedzy i sabotażyści nieprzejednani, wrogowie władzy radzieckiej, którzy zostaną osądzeni przez towarzyszy Miergułowa, Gobułowa i Basztakowa. Stalin pierwszy złożył podpis, a po nim uczynili to Woroszyłow, Mołotow i Mikojan. Zatelefonowano do Kalinina i Kaganowicza, którzy zagłosowali za.